według mnie bardzo ważne jest, żeby podkreślić, że badanie sprawozdania finansowego to proces dzisiaj, a nie już ta wyskakująca kukułka. I to, co jest ważne, to ja sobie zrobiłam notatki z poprzednich paneli i rzeczywiście bardzo często pojawiało się słowo niezależność, zaufanie, jakość, rotacja i myślę, że wszystkie wcześniejsze organy, osoby, które decydowały o współpracy spółki z biegłym rewidentem, mogły się bardziej opierać na regulacjach, na przepisach, ale potem okazuje się, że jest podpisana umowa i przychodzi ta codzienność, rzeczywistość, która wymaga współpracy właśnie biegłego rewidenta z zarządem. I oprócz tego, że wszystko jest w dość okrojonym czasie, się odbywa, no to jeszcze wszyscy mamy terminy, co do których się zadeklarowaliśmy. W związku z tym nie wyobrażam sobie sytuacji, że pierwszą jakby procedurą, którą biegły rewident wykonuje, to nie jest spotkanie z zarządem, nie jest to spotkanie z audytorem wewnętrznym, nie jest to zrozumienie tego, jak ta firma działa, co zarząd w tej firmie zrobił, jak ją zabezpieczył, żeby dane, które spływają z tych skomplikowanych systemów informatycznych i tworzą ostateczne sprawozdanie finansowe, żeby ci, którzy się pod tym sprawozdaniem podpisują, nie byli pewni, co w nim jest. I my chcemy w tej pierwszym spotkaniu, w tym początkowym etapie badania sprawozdania finansowego, trochę tej wiedzy dostać. Chcemy po prostu zrozumieć, jak specyficzne procedury są zastosowane, co takiego szczególnego oczami zarządu jest w spółce, na co musi szczególnie zwracać uwagę. Zawsze pytamy, co zarząd robi po powrocie z jakiejś dłuższej przerwy, z urlopu, na co najpierw musi zwrócić uwagę.